Hej, szczęść Boże, witajcie, pozdrawiam Was serdecznie z Lubonia, sprzed sanktuarium błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Tutaj przyjechałem, jadąc na Lednicę i chcę stąd powiedzieć do Was kilka słów. Zajechałem tutaj, bo od 2 tygodni już chodzi mi to po głowie, żeby zajechać do Lubonia, żeby się pomodlić przy grobie błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Do końca nie wiem dlaczego. Owszem, bywałem tutaj, znam te miejsca. Właśnie też przed chwilą spotkałem znajomych, z którymi tu się spotykaliśmy na wielbieniach. Były tu takie spotkania grupy charyzmatycznej, przyjeżdżałem tu z Poznania, jak jeszcze byłem w Poznaniu, więc to rzeczywiście jest takie miejsce, gdzie przyjeżdżałem tutaj do sióstr i do tych świeckich, którzy się gromadzili przy tym, chciałem powiedzieć, kościele, ale tak naprawdę to nie jest jakiś kościół wielki, tylko bardziej kościółek. Obok w ogóle jest kościół parafialny, jeszcze większy. A wokół tego małego kościółka jest kilka domów, gdzie się pomaga. Dlatego, że błogosławiony Edmund Bojanowski, jako jedyny, którego znam, może takich jest rzeczywiście niewielu, jako osoba świecka, jako świecki mężczyzna, właśnie pod koniec XIX wieku założył zgromadzenie żeńskie. Chciał być księdzem, to prawda, nawet próbował, ale jego zły stan zdrowia na to nie pozwolił. Tak naprawdę był chorowity od początku. Gdy miał 4 lata, dokonał się cud w gostyniu, w sanktuarium. Mama mu wyprosiła uzdrowienie, bo już nikt nie dawał mu żadnych szans na przeżycie. Ale też potem ze zdrowiem zmagał się całe życie. To nie pozwoliło mu dokończyć studiów. To nie pozwoliło mu dokończyć seminarium duchownego, bo pragnął też być księdzem. A jednak jego życie takie było życiem błogosławionym. Myślę, że to jest bardzo ciekawe. Przez perspektywę jego życia i modląc się tutaj przy jego szczątkach, przy jego grobie, tak sobie myślę o naszych czasach, jak to właściwie z nami jest. I tak teraz, choćby też siedząc na Lednicy i zadając się z młodymi ludźmi, myślę, co z nimi będzie. Może ja już mam swoje lata i dlatego o tym więcej myślę, bo tak samo jak się zadziwiam sobą, jak ja mogłem dojść do tego miejsca, w którym dzisiaj jestem, jak sobie przypominam te wszystkie miejsca, w których bywałem, co ja robiłem przez całe moje życie, że to się wydaje, że to jest tak niemożliwe, żebym ja tymi drogami doszedł tu, gdzie jestem. A jednocześnie dla mnie to jest taka inspiracja, że właśnie, patrzę na tych młodych ludzi i czy ja jestem w ogóle w stanie sobie wyobrazić, co z nich wyrośnie? Do czego Pan Bóg ich powołuje? Do czego ich przeznacza? I właśnie też w tym sensie, że mogą być chorowici, no jakoś zaproszenie Jana Meli na to, tegoroczną Lednicę, ale też rozmowa z nim bardzo konkretna, a myśmy się spodziewali, jeżeli jeszcze nie obejrzeliście tego, to proszę bardzo, dała mi dużo do myślenia i zobaczyłem, że nawet właśnie to, że jestem mniej sprawny niż inni, czy to będzie fizycznie, czy to będzie intelektualnie, czy mi się wydaje, że duchowo jestem jakiś niedorozwinięty, że takich właśnie kalek, że tak sobie pozwolę powiedzieć, Pan Bóg chce użyć czasami do najważniejszych, największych rzeczy. I sobie myślę tak, wychudzony Edmund Bojanowski, ciągle chorowity, wpada na taki pomysł, nie udaje mu się właśnie skończyć studiów, nie udaje mu się dostać do seminarium, takie można powiedzieć nieudane życie. No, ma troskę w sercu, żeby się zajmować
biednymi, żeby się zajmować sierotami, właśnie żeby otwierać domy miłosierdzia, ale też jakoś chcę wciągać w to innych, wciągać dziewczyny, które właśnie jakoś szukały, co ja mam z sobą zrobić. No i on właśnie im mówił, to zrób. Był dla wielu inspiracją, jako człowiek świecki, by uruchomić ludzi do pomagania. Przecież teraz też jesteśmy tego świadkami, jak młodzi ludzie, właśnie przejęci, czy bezdomnością, czy jakąś krzywdą, właśnie biedą dzieci, czy teraz wojna, czy wcześniej pandemia, że tyle jest dobroci w ludziach, tyle jest też takiego zapału, chęci pomagania, właśnie, które się ujawnia czy w wolontariacie, czy w różnych innych działaniach właśnie. Choćby teraz no, kolejnych misjonarzy z Lednicy będziemy posyłać właśnie do Afryki, do Ameryki Południowej, do Azji. Właśnie ciągle jest ten entuzjazm i chęć służenia innym. Tego przekazywania miłości, rozpalania miłości w sobie, w innych. Więc na pewno ten sam duch był w błogosławionym Edmundzie i teraz ten sam duch jest widoczny w świecie. On rzeczywiście był racjonalny, tutaj z Wielkopolski, więc te dziewczyny organizował, kształcił je, też napisał konkretną regułę, jak wpadli na ten pomysł, żeby jednak to było zgromadzenie. Przeprowadził to wszystko, to jest niesamowite. Nie? Tyle tych sióstr, właśnie jeszcze z jego życia było już prawie 100 sióstr, 22 miejsca, które założył. To jest w ogóle niesamowite, a wiemy, że to się tak rozrastało, no choćby w Łodzi, w naszej nowej parafii są siostry służebniczki. Nie? Tutaj są siostry służebniczki, tu je pierwszy raz chyba poznałem i są chyba 3 prowincje sióstr służebniczek w Polsce i po całym świecie. To wszystko jest rozsiane, co się zrodziło w sercu tego młodego mężczyzny. Takiego właśnie, któremu wydaje się, że życie się nie udało. I pomyślałem, jakże we mnie jest mało wiary czy nadziei, że tego bardzo potrzebuję, żeby tą wiarę i nadzieję w sobie rozpalić. Że każdy z nas może być przez Pana Boga uzdolniony do świadczenia miłości, świadczenia dobra i co więcej jeszcze zarażania tym innych. Tak sobie tutaj wybrałem to miejsce i cieszę się, że za moimi plecami jest święty Józef, bo on też taki był. Mówi się o nim, czy śpiewa, że to Józef stary, czy on był rzeczywiście stary. Ale przekroczył siebie. To chcę podkreślić. Że pozwolił Bogu tak zmienić scenariusz swojego życia, że ono naprawdę stało się owocne. Nawet jak był właśnie, jak mówią o nim, że milczący, taki w cieniu, a taki wielki święty. I tak chyba trzeba powiedzieć też o błogosławionym Edmundzie. Czy tak można powiedzieć o tobie, o mnie? O tych z nas, którzy myślą, a ze mnie nic nie będzie. Najczęściej takich spotykam. A co ja tam mogę? Takie polskie jęczenie i narzekanie. No chcę was zachęcić, żeby te orle skrzydła się w was uruchomiły, te duchowe. I wcale nie musicie się zmieniać, właśnie jeżeli nie macie rąk, nóg, nie macie oka, nie macie zdolności, nie macie duchowości, to nie jest żaden powód, żeby nie przyjąć Ducha Świętego i żeby mu nie usłużyć tak, jak on chce, żeby nie pozwolić mu przez siebie działać tak, jak on chce. Niech to będzie jakaś inspiracja dla każdego, dla każdej z was, że to jest możliwe, no i po prostu, że warto. Pozdrawiam was najserdeczniej z Lubonia pod Poznaniem. Z tego miejsca, gdzie spoczywa błogosławiony Edmund Bojanowski i działają siostry służebniczki. Jak będziecie mieli okazję, wpadnijcie skręcając z autostrady. To naprawdę nie jest daleko. Od świętego Józefa, od błogosławionego Edmunda was serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Hej!